To będzie vlog z Wrocławia, ale nie o Wrocławiu. Jeżeli ktoś z Was chce obejrzeć jakiś filmik ciekawy o mieście Wrocław, to wysyłam Was właśnie tutaj do naszych przyjaciół Karola i Oli z kanału Busem Przez Świat. Oni byli we Wrocławiu i zrobili całkiem niedawno bardzo fajny filmik o atrakcjach z tego miasta. A my w międzyczasie dzisiaj idziemy... Pralnie widać załadowane. Pralnie niczym się nie różni od tej, które spędziliśmy w Hiszpanii, w Portugalii. Jest 4 suszarki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pralek, automat na kawę, można płacić kartą. Jedyna różnica jest taka, że trzeba sobie kupić samemu proszek albo przywieźć ze sobą. Ja kupiłem po drodze w sklepie jakiś płynny proszek, płyn do prania. I tyle, w zasadzie różnic nie ma, ale nie widzę Wi-Fi, więc jest minus, bo zabrałem ze sobą laptopa, bo myślałem, że to pracuje sobie trochę, powysyłam filmiku, pooglądam i YouTube'a, ale nie widzę, żeby tu było Wi-Fi, więc to jest jeden duży minus. Odwołuję. Jest Wi-Fi. Nie zauważyłem wcześniej tego znaczenia. Dobra, wróciłem już do busa. Okazało się, że zeszło mi zdecydowanie dłużej niż planowałem. Myślałem, że 15 minut pójdę w jedną stronę, potem pół godziny prania, trochę suszenia i wrócę. No, 4 godziny mi nie było, bo prałem, odpowiadałem na e-maile, wysyłałem nowe odcinki Aleksandrowi, bo tam był dobry internet, więc zeszło mi 4 godziny. Idę teraz właśnie coś ugotować. Kasi, jak widzę, jeszcze nie ma w samochodzie, więc może jak wróci, to już będzie miała co jeść. Jeszcze nie wiem, co będziemy gotować. Nie wiem, czy coś w ogóle jest. Ale coś znajdziemy. Ale jaja. My to mamy wyczucie. Popatrzcie się, teraz przyszedłem, otworzyłem drzwi. A tu idzie moja gwiazda. Dopiero wróciłeś? Teraz wróciłem, w tym momencie. Myślę, że już jesteś od dawna. Przyniosłem mi jeszcze tutaj do innego sklepu. Kupiłam pierogi na obiad. O, no to super. Prawdziwe pierogi w Polsce. No to będziemy mieć pierogi. To będą nasze pierwsze pierogi w wanie. Jeszcze przez cały rok, jak pamiętam, chyba nigdy nie gotowaliśmy pierogów. Dziwne. Pierogi zjedzone były bardzo średnie. Więcej ciasta niż nadzienia. Ale życie. Idę wam tylko teraz pokazać, gdzie dzisiaj spaliśmy. Jak widzicie, tam jest z tyłu za nami samochód. Jest to jakaś ulica. O, to jest w ogóle fajny Volkswagen. Taka ulica, domki. A tutaj, po tej stronie, widzimy, moi drodzy, Odrę. Tam jest ten most, którym dzisiaj szedłem do pralni. Pralnia jest gdzieś tam, w tamtym osiedlu. Tu jest jakaś plaża. Z drugiej strony też jest plaża, czy jakiś bar. A tak to sobie ludzie chillują się. Jeszcze jedno, zanim zapomnę, zanim skończymy, słuchajcie, kolejna koszulka, kolejny wzór, to może być w innym kolorze, jeszcze są inne napisy, w sklep podróżowanie.pl, możecie sobie kupić letnie koszulki, zimowe koszulki, bluzy i co tam chcecie, zapraszamy Was na sklep podróżowanie.pl, a my jedziemy. Jesteście z Lednicy? Z Krakowa! Z Krakowa! O! Ale super! Jest przygotowany pod zdjęcia. Tak, no, idealnie. Mogę zaglądać? Pewnie!
Ale super. Nie był sprzątany od 40 lat. Skąd się wziął pomysł na ten samochód? Z moim przyjacielem takie mamy zboczenie i lubimy stare samochody. No i kiedyś byłem współlecieniem z nim. Podstępem, no niestety go odkupiłem. No i bo kiedyś służył jako Melina, a później się trochę przemienił i teraz jeździmy trochę inaczej. Gdzie byliście tym busem? Żukiem. Raz na wschodzie, drugi raz na zachodzie, a teraz jeszcze raz w Dłuż Wisły. No i tak jeździmy sobie do Rywczo gdzieś tam, gdzie jest tam. Weekendy. Ale jeśli pan myśli, że ten żuk wolno jeździ, to jest pan w błędzie, bo nie. Dostaliśmy mandat za szybko miasto kiedyś. Jechaliśmy 70 zabudowanym. Mina policjanta bezcenna. Jeszcze tak naprawdę. Musiał za was zapłacić mandat. Ale... dołożył się do nas. W czasie tego wyjazdu i ostatniego ani razu się nie zepsuł. Jak kupować auto, to tylko żuka. Tak. Jak jedziemy, to przy okazji zbieramy kasę zawsze na górę, nie? No i ten policjant... Też się dorzucił do puszki. Jeszcze kotek poszedł do niego i mówi tak. No, no proszę Jana, może dałoby się coś zrobić. A jak nie, to wie pan co? Ale to jest jakiś trochę charytatywny? Zbieracie na jakiś charytatywny? W tym roku zbieraliśmy na bezdomnych, na dzieło pomocy ojca Pio. Wcześniej na podopiecznych, na prawo jazdy dla nich. I trzeci raz na dziewczyny. Słuchajcie, odsyłamy was wszystkich teraz na tą stronę. Tutaj prawdopodobnie się wyświetla, jeżeli nie, to pod spodem, pod filmem będzie link do waszej strony, która się nazywa? Żukiem po Polsce. Żukiem po Polsce, więc jeżeli chcecie zobaczyć ten samochód, więcej jego przygód, to zapraszam, bo wygląda naprawdę na zacny materiał, plus jeszcze super ludzie. Miałem nie kręcić dzisiaj, ponieważ jest to nasz czas tylko i wyłącznie dla nas, ale... z uwagi na to, że spotkaliśmy się z taką super ekipę z Żukiem po Polsce, to będę kręcił dzisiaj, więc resztę dnia zobaczycie. A jesteśmy teraz, moi drodzy, pod stadionem miejskim we Wrocławiu, ponieważ uczestniczymy w festiwalu Od Nowa, który tutaj się dzieje od piątku. A na zakończenie tego festiwalu jest takie wielkie spotkanie na stadionie, na którym będzie bardzo słynny Nick. Wójcić. Nigdy nie umiem nazwiska jego wypowiedzieć. Także tutaj będzie imię i nazwisko Nika. Jest to znana osoba i większość z was już ją z widzenia zna. A resztę pokażemy wam w środku, jak wejdziemy. Co jest ciekawe, to z tego co widzę jest bardzo dużo młodych ludzi, bardzo dużo osób w naszym wieku, młodszym i tak dalej. I no nie ma tutaj moherów, tak jak się niektórym wydaje, że chrześcijanie, że katolicy to są same mohery. No tak to nie wygląda, moi drodzy. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że tak jak ci ludzie, tak jak my wszyscy jesteśmy po prostu tacy sami. Nie ma się, wiecie co, szufladkować i wkładać w jakieś ramy, tylko po prostu trzeba się otworzyć na każdego i to jest właśnie piękne, to co widzicie tutaj. Wszyscy pięknie, ładnie, tacy jak my. Jak, Kasienka? Lepiej, no. Podoba mi się, że tu jest dużo młodych ludzi, takich jak my, po prostu, zwyczajnie. Bardzo dużo młodych, bardzo dużo szalonych, wolnych, dziewczyny mają skolone włosy, jest super. Dredy, widziałem laskę dreda. Właśnie do środka. Oh!
to trzymasz ręce i nogi, czy też ich nie masz. Whether you're rich or poor, czy jesteś bogaty czy biedny. Sick or healthy, zdrowy czy chory. We are all looking for the same thing. Wszyscy tak naprawdę szukamy tego samego. It's love. To jest miłość, that brings hope, która daje nadzieję. Koniec spotkania, było naprawdę bardzo treściwie, wzruszająco, pięknie. No naprawdę ten gość dużo przeszedł, ale daje takiego powera, że mimo tego, że siedzieliśmy bardzo daleko, ta energia naprawdę docierała do nas. Jeżeli ktoś z nas nie zna Nika, to tutaj postaram się wyświetlić jakiś film. Jeżeli będzie z tej relacji, nagranie z tego spotkania, to będzie tutaj. A jeżeli nie, to po prostu jakiś inny film o Niku. Warto naprawdę, jeżeli macie jakieś wątpliwości, szukacie motywacji, to Nik jest osobą, która daje motywację. Dzisiejszą noc spędziliśmy na tym parkingu tutaj za mną. Jak widzicie, nie sami, jest jeszcze kamperek z Francji. Tutaj macie geolokalizację, numerek i staramy się podczas tej całej podróży kamperem przez Polskę, jeżeli znajdziemy jakieś fajne miejsce, w którym moglibyście przyjechać i spać, to zawsze będziemy zostawać wam tutaj numerek z geolokalizacją. Wpiszecie sobie to w GPS-a i was zaprowadzi w to miejsce bezpośrednio. No my dzisiaj spaliśmy na tym parkingu, było trochę samochodów, natomiast poprzednią noc spędziliśmy tam. Tam są takie zatoczki, tam sobie siedzą wędkarze, a na górze są normalnie takie zatoczki na samochody. Nie ma żadnego zakazu wjazdu tam, natomiast przyszedł rano jeden z wędkarzy i powiedział, że jeżeli nie przeparkujemy samochodu, to dostaniemy mandat, bo przyjedzie policja i nam da mandat. No na wszelki wypadek przeparkowaliśmy, natomiast z tego co widzę, cały czas tam wędkarze przyjeżdżają i stoją po jednej i po drugiej stronie rzeki, więc chyba to, nie wiem, może on nas po prostu wypłoszył, że chciał zająć tą dobrą miejscówkę.